Cześć, jesteś na MultiDufan, gdzie czekają na Ciebie najsmaczniejsze challenge. Dzisiaj nasi bohaterowie będą jeść potrawy o różnej wielkości. Zapowiada się pysznie i wesoło. No to zaczynamy. Kaktus? Oj, ukułam się w palec. A ty co masz, Emma? A to okropne. Ja też mam kaktusa, tylko większego. Co to za potwór? A to mój kaktus, jest jak z horroru. To kaktus zabójca. Hejt, nie ma czegoś takiego jak kaktus zabójca, opamiętaj się. Lepiej pomyślcie, jak będziemy to jadły. Ty zaczynasz. No dobra, najważniejsze, żeby się znowu nie ukłuć. Wiem, usunę igły za pomocą pensety. Będę wyjmowała jedną po drugiej. Są takie małe i bardzo łatwo można je wyciągnąć z kaktusa. No i gotowe, można jeść. Gryzie się, jakby to było jabłko. A smakuje jak... Ugh, jest po prostu obrzydliwe. Nigdy więcej tego nie zjem. Zabierzcie to z moich oczu. A twoja kolej, Emma. Mój ma większe kolce. Wiem! Będę potrzebowała miecza samuraja. Super cienka i ostra broń pomoże mi uporać się z tą rośliną i jej igiełkami. Dobra, gotowe. I jak wam podoba się moja technika posługiwania się mieczem? Wow, to było super! Arigato! Dziękuję wszystkim, ale teraz muszę go zjeść. Spróbuję ugryźć kawałeczek. Jest taki śliski, bardzo nieprzyjemny. Smakuje jak... Och, coś zupełnie obrzydliwego. Nie no, nie da rady tego jeść. Nie dotknę tego więcej. Nie dotknę go więcej. Myślę, że łamiesz zasady. Dokładnie, musisz to dokończyć. No dobra, jeśli będę szybko go gryźć i połykać, to powinnam sobie poradzić. Chyba jest okej. O nie, nie czuję się zbyt dobrze. Oj. No i proszę, skończyłam. Teraz twoja kolej, Kate. Zaczynaj. Nie chcę. Jak mam to zjeść? Muszę coś wymyślić. Dobra, ja też spróbuję wyciągnąć te igły. Są tak ogromne. Zastanawiam się, jak długo to potrwa. Myślę, że potrzebuję pomocy. Ej, Kate! Co? A nie, poradzę sobie. Dzięki, nie trzeba mi pomagać. No jak chcesz. Dobra, to poczekamy. I czekały tak godzinę. Czekały 2 godziny. 3. Gdy nadeszła 4, Emma i Mary zaczęły zasypiać. A Kate w międzyczasie kontynuowała pracę. Już prawie skończyłam. Na górze zostało trochę miękkich igiełek. To wszystko. Kaktus za chwilę będzie całkiem gładki. Gotowe. W końcu można jeść. Ej, dziewczyny! Zasnęłyście? Dobra, to zjem bez was. Oderwę sobie kawałek. Pachnie ładnie. Spróbuję. Co za ohyda! Nie dam rady tego jeść. Paskudztwo. Dziewczyny, nadal śpicie? Może nie będę musiała tego jeść. Wyrzucę go. Co to za hałas? Co się stało? Podczas gdy spałyście, ja zjadłam swojego kaktusa. To było po prostu straszne. Biedactwo. Dlaczego to jest takie małe? Moja piłka jest znacznie większa. Mogę się nią nawet bawić. Wow, co za rozmiar! Dostałem ogromnego lizaka. Monika, twój jest taki malutki w porównaniu z moim. Szkoda. Ciekawe, jak smakuje. Jest taki słodki. Chcę swojego lizaka zjeść jako pierwsza. Oczywiście. Nie ma problemu. Co? Tak? I tak zamierzam go zjeść. Oj, nie trafiłam. Masz podwójnego pecha. Dobrze, że ma taki mały rozmiar. W przeciwnym razie bardziej by bolało. To na pewno. No dobra, zjem. Jest naprawdę dobry. Teraz moja kolej.
Zobaczcie, jak potrafi nim kręcić. A teraz na drugim palcu. Wow, Lily, super! Gdzie się tego nauczyłaś? A teraz... O nie! Spadł i pękł na dwie części. Co za pech. Ale i tak zamierzam go zjeść. Jest taki chrupiący i słodki. Wręcz rozpływa się w ustach. Co za uczta. Teraz ty, Quentin. No w końcu mogę spróbować. Ej, co robicie? Nie dotykajcie mojego lizaka, jest mój. Nie oddam wam go. Sam to zjem. O nie, zaraz się przewrócę. Biedactwo z tego Quentina. Tak się dzieje z tymi, którzy są chciwi. Kto zgasił światło? Nic nie widzę. Co jest na mojej głowie? Utknąłem. Nie mogę wyciągnąć głowy. Niech ktoś mi pomoże. Nic nie widzę. Aj! Dlaczego wylądowałem na podłodze? Miałem coś zjeść. Nic nie pamiętam. Co za ubaw. Nutella. Hurra. Ej, jak to się stało, że nie mam tak dużego słoika jak twój, Mary? Moja ulubiona Nutella. Ale spójrz na słoik Emmy. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Dostałam ogromny słoik Nutelli. Możecie mi pogratulować. Gratuluję, ale to Kate zaczyna pierwsza. No dobra. Mam pomysł. Pożyczę od mojej lalki przybory kuchenne z jej mini zestawu. Jest tam kuchenka, szuflada, patelnia i można nawet zrobić tosty. Przygotuję mini bułeczkę i posmaruję ją Nutellą. To będzie pyszne. Patrzcie, co potrafię. Hop! No i gotowe. Teraz otwieram słoik. Zawsze otwieram go łyżką, szturchając od góry. Jest to dla mnie najwygodniejsze rozwiązanie. A teraz zamierzam rozsmarować krem na grzance. Ale fajnie wyszło. Powinno być pyszne. Uwielbiam jeść na śniadanie tosty z Nutellą. Palce lizać. Będę jadła, aż krem się skończy. Pyszności. Ojej, no i Nutella się skończyła. Taki mały słoiczek, nawet nie zauważyłam, że go zjadłam. Kurczę, no w końcu moja kolej. Otworzę swoją porcję i zjem ją tak po prostu. Wow! O tak, uwielbiam ten bogaty, czekoladowo-orzechowy krem. Nawet nie mam ochoty robić z nim tostów. Wolę go zjeść tak po prostu, bez żadnych dodatków. Mary, przecież jest łyżka. No dobra, nie mogę przestać. Chyba już wszystko zjadłam. A nie, na dnie jest jeszcze coś. Muszę się do tego dobrać. Oj, moja ręka utknęła w słoiku. Kate, pomóż mi. Co? A, wiem, co robić. Trzeba użyć piły. Kate, chcesz odpiłować mi rękę? Nie trzeba niczego piłować. Emma, uratowałaś mnie, dzięki. No, zjadłam wszystko, słoik jest pusty. Możesz odłożyć piłę. Emma, twoja kolej. No w końcu. Tak bardzo kocham Nutellę. Spróbuję ją palcem. Jest taka gęsta. I niewiarygodnie pyszna. Gdzie jest moja duża łyżka? Szybko zjem to wszystko. Co za smak. Pyszności. Oj, łyżka dalej nie wejdzie. W sumie nie potrzebuję jej. Będę jadła krem prosto ze słoika. Wow, w ten sposób smakuje jeszcze lepiej. Tylko spójrzcie na te strumienie Nutelli. Emma zaraz będzie cała brudna. No, już wszystko zjadłam. Emma, troszkę się pobrudziłaś. Tylko troszeczkę. Co? Pobrudziłam się? A, nie szkodzi, to przecież tylko Nutella. To nawet fajne. Podobał się wam nasz challenge? W takim razie szybko subskrybujcie kanał MultiDoFan. Czeka na was więcej smakowitych wyzwań, zabawnych historii i śmiesznych postaci. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!